Przyjechała do mnie Pagani Wajra! Zobaczcie na robótkę. Kurczę, trzeba przyznać, ja jestem takim wiejskim mechanikiem, że ktoś mi nieźle zaufał z tą robótką. Tak to wygląda. Kosmiczny samochód. Pierwsze co zrobię, to się oczywiście nim przejadę. Nigdy czymś takim nie jeździłem. Rozregulowana geometria kół samochód może ściągać. O, okej. Widzę, że faktycznie kierownica jest skręcona na stałe jakby. Jak to zadupcze, ty! O! No, po takiej jeździe to trzeba auto umyć, prawda? Okej, zrobione. Może właściciel nie będzie widział tych wszystkich uszkodzeń. Zobaczmy, czyli co mamy tutaj do zrobienia? Coś z zawieszeniem, tak? O kurde. Układ hamulcowy wymaga naprawy, napraw skrzynie biegów. Ja pierniczy. Jest strasznie toporna, co to znaczy? No nic, musimy iść na ścieżkę diagnostyczną chyba, nie? Zobaczmy. Okej, chyba w porządku, no. Dobra, tył nie jest w porządku. Zawieszenie. Okej, nieźle. Chyba całkiem nieźle z zawieszeniem, tylko z hamulcem coś tam nie tak. Tarcza hamulcowa, klocki hamulcowe, tarcza wentylowana i tarcza hamulcowa. Czyli wygląda na to, że musimy wymienić dwie tarcze. To wygląda jakby, bo wentylowane są z przodu, więc zwykłe będą pewnie z tyłu. Dziwne, w takim samochodzie chyba wszędzie powinny być wentylowane. Ale nie kłóćmy się, jest jakie. Zróbmy dodatkowo na torze testowym jazdę, bo wcześniej jechaliśmy na torze wyścigowym, a to już jest tor testowy. I zawieszenie. O kurde, strasznie szybkie to auto. No tutaj grubo. Skrzynia biegów do wymiany. Nie wiem, czy będzie mnie stać na tą naprawę. Łożysko dociskowe sprzęgła. Kurde, ale grubo. Dobra, podnosimy, bo to jest większy złom niż myślałem. I co, zaczynamy chyba po kolei, nie? Zaczniemy od skrzyni biegów. O kurde, patrz, jak to fajnie wygląda. Idziemy na tył, bo tu oczywiście wszystko mamy z tyłu. Zobaczcie, jaka skrzynia potężna. Ja pierniczę, ale patrzcie, ile roboty. Musimy ściągnąć chyba koła najpierw, nie? Żeby dostać się do półosi, żeby ściągnąć półosie, żeby dostać się do skrzyni biegów. Dobra, i dostaliśmy się do sprzęgła, łożysko i jeszcze chyba... Sprzęgło, ta tarcza sprzęgła jest. Okej, poza tym chyba usunęliśmy próchnicę. Mamy ochotę jeszcze zdemontować pozostałe części, dlatego że jak będę zamawiał, to chcę wszystkie naraz pozamawiać, nie? Żeby potem już nie latać do sklepu w jedną i w drugą stronę. Dobra, i tutaj powinniśmy mieć tarcze wentylowane, prawda? Z tyłu mieliśmy zwykłe. A dlaczego tu nie jest wentylowana? Dziwne, nie?
Chyba, że jest wentylowana. A, tam z boku, okej, dobra. Ale powinno być tutaj też, tak wiesz. Ach, nieważne. Dobra, i tu mamy to zdemontowane, tu dwie tarcze ściągnięte i jedna wentylowana była do zamówienia, do naprawy. Tutaj jeszcze mamy coś do zdiagnozowania, jeśli chodzi o hamulce. Skrzynie już wiemy, łożysko dociskowe wiemy, tarcza sprzęgła, tak? Te tarcza hamulcowa wentylowana jedna, dwie zwykłe i klocki hamulcowe. Super, zaliczone. Ale tutaj jeszcze mamy coś z hamowaniem. Ja bym stawiał może na jakąś, nie wiem, może płynu brakuje hamulcowego? Zobaczmy, tutaj mamy serwo hamulcowe, płyn jest, wygląda to dobrze, możemy to zbadać? Nie no, wszystko tam gra, to będzie coś ciekawego, tak wygląda. Spróbujmy tutaj jeszcze coś pobadać, w zawieszeniu raczej nic nam nie wyskoczy. Przewody my tutaj pomijamy, bo nigdy nie musimy wymieniać przewodów. Klient sam je musi wymienić niestety. Tutaj jakaś zardzewiała śrubka, ale nic poważnego. Co byśmy tu mogli jeszcze? Czy gdzieś są jakieś ukryte części zniszczone? Silnik raczej nas nie interesuje specjalnie. Wiem, co to może być. To może być jeszcze moduł ABS-u. A weźmy tak, weźmy sobie mierniki. I sprawdźmy błędy. Ale piękne dzieło sztuki, kurde. O! Moduł ABS. Proszę bardzo. Nawet nie musieliśmy nic badać. Tak jest. Pompa ABS. Ściągamy. I proszę, to chyba będzie to. Mam nadzieję, że będzie mnie stać na skrzynię biegów. Kurde, 2100. Nieźle. Dobra, kupuję tylko jedną, ale... No całe szczęście. Dobra, klocki hamulcowe, dwie sztuki. Okej. No i zabieramy się za skrzynię. I tarcza sprzęgła. Z tego wszystkiego całkiem drogi był moduł ABS. Chyba 750 kosztował. No, ale skrzynia była najdroższa, nie ma co ukrywać. Zresztą wygląda potężnie, prawda? Mega skomplikowana rzecz. Mam nadzieję, że zarobimy sobie z tego zlecenia. Musi być jakiś bogacz. Chociaż jak przyjechał do takiego warsztatu jak mój, to liczy na jakąś tanią naprawę raczej. Absolutnie tak nie będzie. Okej. I koło. Okej. O, czekaj, nie to. Nie ta tarcza. Moment. Ta jest zniszczona. Nie zamówiłem dodatkowej? Aha, okej. O, teraz działa. I cyk. I została nam ostatnia część do zamontowania, czyli wentylowana tarcza hamulcowa. I zacisk. No i Pagani, czy ty będziesz jeździć teraz? Właściwie co ja takiego zmieniłem, że auto nie będzie teraz ściągać, nie? Nic właściwie. I co, ono będzie coś? Zobaczymy, jak to wygląda. Skrzynia biegów. Myślicie, że przez skrzynię biegów mogło ściągać auto? Łożysko dociskowe sprzęgła. Czy dalej będzie ściągać? Jak myślicie? Chodźmy na tor testowy i albo na tor wyścigowy i zobaczymy, jak będzie fura jeździć teraz. No ale ściąganie się chyba raczej nie powinno. No. Chociaż jak była uszkodzona skrzynia biegów, no to... Ciężka sprawa, nie? Coś tu pomieszało. To koło nie pasuje tu z przodu. Wygląda na to, że Pagani chyba ma inne felgi z tyłu, a inne felgi... Znaczy w ogóle całe koła inne z tyłu, inne z przodu? Tak to wygląda chyba. Nie no. Pagani, Huayra, felga tył. Okej, tutaj jest moja zagubione koło. Zamontowałem odwrotnie koła. Wszystko gra. Hmm,
Ciekawe. Ja też miałem w Crossfire'ze w sumie koło... Większy cal miałem z tyłu, a mniejszy z przodu. I to będzie tył, nie? I z tyłu miałem 18, a z przodu 17. Jakoś tak to było. Albo 18. Nie, no dobrze mówię. 17 chyba z przodu były. A już nie pamiętam, auto dawno sprzedałem. Przejechała sobie pani i zabrała. Zadowolona, kurde. Furka fajna. Ostatnio mój znajomy przerobił sobie inny samochód z V6 i zamontował tam wydech taki sportowy. Zajebiście brzmi, aż mi szkoda, że sprzedałem mojego Crossfire'ka. No ale jest jak jest. Jeszcze sobie inną V6 ogarnę, albo może V8. Zobaczymy. A teraz bierzmy naszą V12. Rozregulowana geometria. Czy ja mogę to? Nie no. Nie mam przecież do geometrii tego warsztatu. Ciekawe jest tylko to, że dostałem to zlecenie, nie? Mimo, że tutaj jest geometria popsuta. Patrz jak auto ściąga. Ciskam tylko gaz do przodu i wiesz. Dalej rzuca. Tak, ale klient wygląda na to, że resztę napraw zrobi sobie w innym warsztacie, bo u mnie już skończył. I dostaliśmy 7000, okej, na przyszłość też będę chciał robić sobie takie zleconka, a nie jakieś stare strucle. Agani, naprawiona, elegancko.